Kto myśli o tobie wieczorową porą lub w nocy? Kochani, zobaczmy dzisiaj w kartach Lenormanda i Tarota, kto o was myśli. Właśnie teraz, jak jest ciemno, być może rozmyśla, tęskni lub planuje, by się z wami skontaktować właśnie wieczorową porą lub w nocy lub w śnie. Przyjrzyjmy się, kochani, kartom, co pokażą na ten temat. Zapraszam was do wyboru grupy lub oczywiście możecie wysłuchać całej tej sesji kart, ponieważ mamy dzisiaj dwie grupy. Pierwsza grupa karty Lenormanda lub kryształ. Druga grupa karty Tarota lub kamień z serduszkiem z napisem I love you. Możecie wybrać sobie grupę, pierwsza lub druga, talię kart lub przedmiot, który przyciąga wam oko, lub oczywiście możecie wysłuchać całej tej wróżby, ponieważ karty Tarota i Lenormanda mogą coś dopowiedzieć. Kochani moi, oczywiście zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, zapraszam was do lajkowania, do komentowania. Czy wybraliście dobrą grupę, napiszcie mi, czy to w jakimś sensie z wami rezonuje. Oczywiście zapraszam was również na wróżby indywidualne, które robię z kart Tarota, Lenormanda, z kart cygańskich. Napiszcie mi e-maila, a ja wtedy odpiszę wam, jakie są opcje wróżb i ceny i warunki wróżb. Oczywiście wróżby indywidualne, osobiste są dokładne, ponieważ wtedy potrzebuję do tego wasze daty urodzenia, wasze zdjęcia, wasze konkretne problemy, pytania do kart. Wtedy mogę wgłębić się w waszą sytuację, w wasz problem i zobaczyć w kartach po prostu coś dokładniej. Dobrze, kochani, kto o was teraz myśli tą wieczorową porą? Zaczynamy od grupy pierwszej. Wow, jaka piękna karta już w przełożeniu, słońce, czyli ktoś na pewno o was myśli, kochani, nie tylko w nocy, ale i w dzień. I to jest osoba jakaś z przeszłości, z którą zakończyliście historię tej miłosną, czy nie wiem, przyjaźń, znajomość, relacje. I ta osoba liczy na to, że będzie jakaś transformacja i że będzie może coś nowego między wami, że odrodzi się po tej śmierci, po tym zakończeniu coś nowego, jak Feniks z popiołów, czyli nowe narodzenie się, tak? Ta osoba z przeszłości chce do was, kochani, wrócić i chce, by tutaj wzmocniło się między wami wszystko, żeby znowu rozrosły się, stały się stabilne wasze spotkania i kontakty, by znowu było pięknie, by znowu było namiętność, pożądanie, romantyczność, miłosna, piękna atmosfera. Także tutaj na pewno, kochani, ktoś z przeszłości, kto chce wrócić, tak? Bo tutaj mamy albo ex, albo jakiś inny przyjaciel, znajomy lub partner z przeszłości, którego znacie, który planuje tutaj powrót do was. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam oczywiście grupę drugą, kochani. Grupa druga to serduszko i karty Tarota. Zobaczmy, co Tarot odpowie na to pytanie. Kto myśli o
wyciągniesz. Pomyśl o mnie dzisiaj w nocy lub wieczorową porą. Tutaj mamy kogoś, kto jest pasywny, kto musi przemyśleć sobie sprawę, ale kto był teraz do tej pory, do teraz właśnie pasywny, który chciał sobie przemyśleć jeszcze raz sprawy, jakby spojrzeć na sprawy z innej perspektywy, ale był pasywny, jakby tutaj aktywnie nie zabiegał o Was. Być może jest to ktoś spod znaku, jak widzicie, powietrznego, czyli żywioł powietrza. Tutaj mamy króla mieczy, czyli to jest bliźnięta, waga, wodnik. Być może jest to jakiś partner o silnym charakterze, który właśnie jest szybki w decyzjach, lubi ryzyko, lubi podejmować i działać szybko, bardzo szybko wręcz, jak powietrze, jak wiatr. Lubi, znaczy walczy też o swoje, tak, cele. Jest być może typem intelektualisty, który sobie wszystko przemyśli na poziomie głowy, mentalnym, ale może się wydawać nieraz troszkę zdystansowany, oziębły, ale potrafi walczyć, ma plan działania, ma swoje cele, o które właśnie tutaj umie ostro, konkretnie przemyślanie, zawalczyć. Jest to osoba mądra. Tutaj mamy symbol mądrości sowy, tak? Osoba intelektualista, mądra, przemyślana, elokwentna. Także tutaj król mieczy, czyli osoba starsza, mężczyzna dojrzały, starszy, znaczy starszy od Ciebie może, który ma bardzo silny charakter, tak? Też jest nieraz może ostry w słowach, ale ta osoba chce pogodzenia się, harmonii, balansu. Tutaj mamy branie i dawanie, tak? Energię nieskończoności, yin-yang, męsko-damską, dobra i zła, jasność i ciemność, wymiana energii nieustanna. Przede wszystkim równowaga, balans, tak? Dawanie i branie w równej mierze. Także tutaj ta osoba chce harmonii, chce właśnie pogodzenia się, pięknego czasu, pięknej wymiany pomiędzy tutaj energią damską i męską, żeby ta energia pięknie, łagodnie przepływała, i ta osoba tutaj, dziewiątka pentakli, chce sukcesu i czegoś bardzo stabilnego, tak, z Wami. Oczywiście poprzez samodyscyplinę, cierpliwość, pracowitość, elokwentne działanie, tutaj możecie dojść do stabilnego związku, tak? Możecie mieć rzeczywiście coś stabilnego. Mamy dwie karty tutaj pentakli, czyli szóstka pentakli, dziewiątka pentakli. To karty stabilności, harmonii, balansu, pięknej, tak jak mówiłam, yin-yang, tak, energii męsko-damskiej, i przede wszystkim ta osoba teraz myśli, widzicie? Myśli, jest owszem pasywna, ale potrzebuje jeszcze czasu, by przemyśleć swój plan, i wtedy będzie walczyć, tak? Także przemyślcie, kto jest tym królem mieczy, być może właśnie znak powietrza, jak mówiłam, bliźnięta, waga, wodnik, lub osoba o silnej osobowości, silnym charakterze. Przemyślcie i napiszcie mi w komentarzach, czy się zgadza, kochani. Czekam na Wasze komentarze i proszę, lajkujcie, subskrybujcie, piszcie mi na maila, na wróżby indywidualne zapraszam. Do usłyszenia już wkrótce.